Dzień dobry, cześć, witajcie moi drodzy na kanale Innowacyjnego Domu. Dzisiaj jesteśmy w nietypowym miejscu, bo jesteśmy na Śląsku, a dokładnie w miejscowości Kamienica i jesteśmy w siedzibie firmy Hegam. Firmę tą możecie kojarzyć z naszych filmów, bo już wiele takich było, bo przecież instalujemy ich pompy ciepła u bardzo wielu naszych klientów. Są filmy, gdzie z Kamilem rozmawiamy, jak te pompy są zbudowane, gdzie rozmawiamy z klientami, po prostu, którzy wybrali te urządzenia, gdzie pokazujemy, jak te kotłownie wyglądają, czym urządzenia się wyróżniają. Omawiam tam szczegóły bardziej techniczne, no ale pamiętajcie, że Hegam to nie tylko pompy ciepła, ale również kotły pelletowe. Za mną właśnie jest kocioł 20-kW i dzisiaj z Martyną z firmy Hegam porozmawiamy sobie o tym, jakie są cechy tego urządzenia, dlaczego warto je wybrać, czym się wyróżnia. No bo jest to taka miniseria na naszym kanale, która się nazywa Pelletowy Piątek. Z racji zainteresowania po prostu odnawialnym źródłem energii, jakim przecież pellet również jest, no to na naszym kanale postanowiliśmy, że będziemy wrzucać dla Was właśnie w piątki odcinek na temat pelletu. Myślę, że to wszystko. No i zapraszam Was do odcinka. No i stoimy już, moi drodzy, obok kotła. Obok mnie jest Martyna. Cześć, Martyna. Witaj. Przywitaj się z naszymi widzami. Niektórzy możecie już Martynę kojarzyć, bo pojawiła się u nas na kanale, no ale pewnie niektórzy widzą ją pierwszy raz. Bardzo mi miło, witam ponownie. Martyna Andrzejew-Gamsa, sercem w firmie Hegam. Jest to firma rodzinna, na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie uzyskiwania dofinansowania dla naszych klientów na inwestycje. Jestem także audytorem energetycznym, a dzisiaj porozmawiamy sobie z Wiktorem o naszym produkcie, kotle pelletowym. Tak, powiedzmy tylko tyle, że pewnie widzicie plakietkę produkt polski, bo tak jak mówiłem, jesteśmy w Kamienicy i tutaj odbywa się produkcja tego właśnie kotła, więc myślę, że warto docenić to, że jest to produkt po prostu produkowany w Polsce. No to może zacznijmy sobie od takiej rzeczy, myślę, najważniejszej, czyli jakie moce kotła mamy tutaj do wyboru? Przede wszystkim produkujemy dwa typy szeregi. Jest to kocioł 20 i 25-kW, czyli typowo dopasowany do budynków jednorodzinnych. To są takie standardowe moce. Tak, i tutaj Hegam jakby zaleca dobór tych urządzeń. Jeśli chodzi o mniejszy model, to do powierzchni około 110 metrów, natomiast większy model aż do 220 metrów. Powierzchni użytkowej, tak. Tak, powierzchni użytkowej. Ty, Martyna, zajmujesz się wnioskami o wypłatę czystego powietrza. Powiedz mi, czy ten kocioł się kwalifikuje do otrzymania takiej dotacji? Tak, dokładnie. Kwalifikował się od początku, od kiedy zaczęliśmy go produkować. Natomiast teraz nawet znajduje się na liście zielonych materiałów i urządzeń, czyli liście ZUM, która jest dobitnym potwierdzeniem jakości parametrów kotła. No i oczywiście weryfikuje producenta, jak i jego urządzenie pod względem parametrów technicznych, a jeżeli chodzi o klienta, umożliwiamy uzyskanie najwyższego dofinansowania. Przypomnijmy, że kocioł ma klasę efektywności energetycznej A+, czyli jest to najwyższe dofinansowanie, jakie można uzyskać przy tej klasie. Tak, jest też właśnie piąta klasa, jest Eco Design, no i ta lista ZUM, bo Wy zajmujecie się też pompami ciepła. I Wasze pompy również się znajdują na liście, prawda? Tak, dokładnie. Pompy ciepła powietrzne propanowe również się znajdują. Tutaj mamy trzy typy szeregi, 6, 12 i 18 kW. Jak najbardziej mogą Państwo składać wnioski i uzyskiwać dofinansowanie. No i nie będzie żadnych problemów, więc nie ma się co obawiać. Dobra, no to może zajmijmy się już takimi bardziej szczegółami technicznymi tego kotła. Myślę, że możesz się zgodzić ze mną, że jak w pompie ciepła sercem jest sprężarka, no to tak w kotle sercem jest zdecydowanie palnik. Tak, to jest najważniejszy element i zadbaliśmy o to, żeby ten element był jak najmniej awaryjny, wymagał jak najmniej uwagi, a jednocześnie jak najdłużej posłużył. Dlatego zastosowaliśmy w konstrukcji naszego kotła, uwzględniliśmy palnik firmy Ekoenergia, który posiada samoczyszczące się palenisko, ale także jest możliwość automatycznego zapalania, czy też wykrywania ognia, także bardzo dużo funkcji, oczywiście, które zaraz jeszcze odkryjemy, bo to jest dopiero początek.
Tak, to samo oczyszczanie się tutaj tego opalnika, to polega po prostu na tym, że w momencie jak kocioł się nam wyłączy, no to po prostu wysuwa się taka szufladka, która spycha tam żużel, popiół, żeby po prostu ten palnik miał stałą wydajność, stałą moc. No ale co możemy jeszcze powiedzieć? Może o modulacji tych kotłów. Mówiłem tutaj o tym, że jest stała wydajność tego palnika, no ale oczywiście kocioł się nam moduluje. I powiedz mi, Martyna, model ten 20-kilowatowy, jaki jest zakres jakby modulacji, regulacji tego kotła? Zakres regulacji wynosi od 5 do 20 kW, przy czym są dwie opcje. Albo ustawia się to automatycznie, albo jest możliwość ingerencji, ręcznego ustawienia za pomocą sterownika. Okej. I w tym kotle 25-kilowatowym jest tak samo, natomiast jest inny zakres tej modulacji. Dokładnie od 6 do 26 kW. Od 6 do 26. Dobra, no czyli tak, no podsumowując, to może powiedzmy teraz tak. Palnik, automatyczne rozpalanie, automatyczne wygaszanie. Mamy sterowanie, no i mamy również duży zasobnik na pelet, czyli to nam wszystko się składa w bezobsługową po prostu pracę. Ten zasobnik nam się, mieści się w nim 300 do 300 litrów peletu. No i fajna rzecz jest taka, że możemy ten zasobnik po prostu ustawić gdziekolwiek w kotłowni chcemy, bo on jest, tutaj może Państwo tego nie widzą, ale on jest tak troszkę odsunięty, widać może taką szparę. No w każdym razie można ten zbiornik postawić obok, można tam, można tu, tak żeby po prostu było wygodnie nam to wszystko porozstawiać po prostu po całej kotłowni. To jest szczególnie ważne, jeżeli są kotłownie problematyczne, ciasne, więc może nawet pod kątem ten zbiornik ustawić, więc myślę, że jest duża możliwość regulacji. Jest to zresztą kocioł niski, więc też myślę, że się dopasuje do każdych warunków. Dobra, a powiedz mi jeszcze, jaka jest sprawność tych kotłów? No jeżeli chodzi o sprawność, myślę, że to naprawdę możemy się czym, mamy się czym pochwalić, bo wynosi ponad 90%, nawet 92,5%. Mhm. No to jest naprawdę fajna... Fajna wartość. Co możemy jeszcze powiedzieć? Może poruszmy, jak już zaczęliśmy, to o tym sterowniku. No, moi drodzy, może tak zrobię, żeby było lepiej widać. Sterownik ma możliwość obsługi trzech pomp. Będzie to pompa ciepłej wody, będzie to pompa centralnego ogrzewania, no i trzecia pompa do wyboru albo centralnego, albo ciepłej wody użytkowej. Powiedz Martyna, może coś, czy są tu jakieś harmonogramy pracy w tym sterowniku? Tak, jak najbardziej. Można ustawić harmonogram tygodniowy, dzienny. Jest możliwość sterowania tym sterownikiem i nastawą temperaturową w tym sterowniku za pomocą aplikacji. Wtedy domontowujemy klientowi specjalny moduł Wi-Fi, ale ten moduł Wi-Fi to nie tylko sterowanie temperaturą w sterowniku, ale także w termostacie pokojowym. Na termostacie pokojowym, oczywiście umieszczonym w pomieszczeniach budynku. I oprócz termostatu pokojowego też ten sterowniczek nam obsługuje termostat pogodowy, taki zewnętrzny czujnik. Tak. Dobra, co możemy powiedzieć? Może coś o wymienniku, bo jest to wymiennik z bardzo grubej stali. Tak, to jest stal kotłowa 6-milimetrowa, to jest taki standard, jeżeli chodzi o produkcję naszych urządzeń. Okej, czyli no, wytrzymałość, bezawaryjność, no i jakby wysoka jakość użytych po prostu materiałów. Tu w międzyczasie, bo wy całego kotła nie widzicie w kadrze, ale myślę, że potem zrobimy wam przebitki. Mamy tutaj dwie sztuki drzwi, są jedne u góry, drugie są na dole, są to drzwi z palnikiem. No i co możemy jeszcze powiedzieć? Może o gwarancji. Gwarancja na urządzenie wynosi 5 lat. Natomiast jeżeli chodzi o palnik, tutaj gwarantem jest firma Ekoenergia i gwarancja jest dwuletnia. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałam, jest to palnik tak skonstruowany, że tak de facto nie wymaga konserwacji, jest bezawaryjny. Państwo mogą spać spokojnie. To jest najważniejszy element kotła i myślę, że najbardziej zadbaliśmy tutaj o ten element, żeby jak najbardziej służył naszym klientom. Okej, okay, a czy ta Ekoenergia ma jakiś serwis? Tak, działa? Oczywiście, świadczy serwis, natomiast ze względu na konstrukcję tego palnika, tak de facto ten serwis myślę, że nie będzie następował u klientów. Okay. Dobra, no tak, no bo kocioł jest w ogóle bardzo prosto zbudowany i wszelkie jakby prace serwisowe, no tu
tu tak naprawdę wszystko się może odbyć od przodu, no bo ten palnik nie jest nigdzie schowany, no tylko po prostu wszystko to, co jest najważniejsze, to jest po prostu z łatwym dostępem i na zewnątrz. Można jeszcze dodać, Wiktor, jeżeli jesteśmy już przy palniku, że jeżeli chodzi o producenta palnika ekoenergię, nie wymagane jest pierwsze uruchomienie, ale także ten palnik jest żeliwny. To też, myślę, świadczy o jakości materiału, z których jest wykonany. Okej. Okay. I potem jakby podczas pracy kotła nie wymagane są też żadne przeglądy. Dokładnie. Ani od strony waszej jako producenta kotła, ani od strony producenta palnika, żeby wciąż tą gwarancję po prostu utrzymać. Dokładnie, czyli to jest oszczędność, można powiedzieć, dla klienta, tak? Mhm. To może jeszcze porozmawiamy sobie o, bo też pewnie dla niektórych osób będzie miało to znaczenie, no myślę, że to jest troszkę też ekologia, bo te kotły mają naprawdę bardzo niską emisję pyłów. Bo przypomnijmy, że norma emisji to jest poniżej 40 mg na metr sześcienny, prawda? Tak, natomiast dla klasy A+, która de facto teraz jest dotowana przez czyste powietrze, no to norma wynosi do 20 mg na metr sześcienny, a ten kocioł ma tutaj około 8 mg na metr sześcienny, więc naprawdę myślę, że to jest dobry, widzę, dobry wynik. Mam tutaj zaświadczenie, jest dokładnie 8,42 mg na metr sześcienny, no czyli sporo poniżej tego górnego limitu. Dokładnie. No to powiedzmy jeszcze o takiej jednej istotnej kwestii, myślę, często pomijanej w kwestii peletu, mianowicie komina. Wy wymagacie tutaj minimalny ciąg kominowy 20 paskali i jest fajna rzecz, Państwo może tego nie widzą, ale tutaj jest z tyłu taka wajcha, taki regulator. Jeśli ten ciąg kominowy jest po prostu za mocny, można ten komin sobie przydusić. Myślę, że na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że kocioł nie ma dużych wymiarów. Jest to kocioł niski i wąski. Może coś więcej powiesz? Ma tutaj, stoję obok niego, ma on 120 cm wysokości, no i 58 cm grubości w tym miejscu, więc przez każde drzwi tak naprawdę, bo to jest przy kotłach problematyczne, że trzeba go często znieść do kotłowni, przez każde drzwi ten kocioł się przeciśnie. No i po prostu jest naprawdę niewielkich rozmiarów, biorąc pod uwagę to, że nawet nie trzeba rozkręcać tutaj tego zasobnika na pelet, bo on po prostu nie jest do kotła przymocowany, więc łatwo jest to przetransportować. No i z przodu mamy też palnik, który wystaje i on wystaje na 45 cm. No i kocioł jest, tak jak mówiłem, ciężki. Pamiętasz, ile waży? Tak, sam kocioł, czyli ten element, przy którym stoisz, waży 230 kg. To myślę świadczy o jakości tego urządzenia. Tak, grubości użytych materiałów, stali, no i po prostu wszystko tu jest porządne, nic po prostu nie trzeszczy. No i naprawdę, no myślę, że jakościowo jest ten kocioł bardzo fajnie wykonany. Ja jeszcze tylko jeden komentarz tutaj może zrobię do tego elementu. Mianowicie trzeba po prostu zaplanować, bo mamy dwie wersje kotła, o tym nie powiedzieliśmy, prawy i lewy, co oznacza, że jeżeli mamy kocioł prawy, tak jak w tym wypadku, zasobnik, zbiornik na pelet znajduje się po prawej stronie, a dolna furtka wraz z palnikiem otwierają się na prawą stronę. Czyli jeżeli planujemy właśnie umieszczenie tego kotła w kotłowni, warto zaplanować to tak, żeby furtka dolna swobodnie się otworzyła, biorąc pod uwagę, że wystaje troszeczkę. Czyli tak, może, żeby on nie stał tutaj przy ścianie, no bo po prostu te drzwiczki nam swobodnie nie otworzą. No bo Martyna, my naszym klientom pokazujemy na kanale zazwyczaj nowości, no ale ten kocioł to jest dowód na to, że nie tylko nowości. Powiedz mi, bo jest to urządzenie sprawdzone, to nie jest tak, że dopiero go wyprodukowaliście i już wam po prostu widzom pokazujemy. Powiedz mi, od kiedy ten kocioł jest produkowany? Ten model, który przed Państwem stoi, prezentujemy, jest produkowany od 5 lat. Okay. Więc jest naprawdę solidnie przetestowany przez użytkowników, oczywiście wcześniej przez nas. Natomiast, drodzy Państwo, my produkcją kotów zajmujemy się od blisko 30 lat. To nie jest tak, że teraz jest moda, można powiedzieć, na ogrzewanie domów biomasą i my teraz wpadliśmy na pomysł produkcji. To jest produkt naprawdę przetestowany o bardzo niskich parametrach emisyjności, wysokiej sprawności, mniejszym zużyciu paliwa. I myślę, że dlatego po prostu warto o nim powiedzieć parę słów. Okej, czyli już jest 5 lat, jak był, tak jest, wszystko się sprawdza, no to po co kombinować. Nie wspomnieliśmy jeszcze nic o wymienniku, bo mamy tutaj w środku, może spróbujemy pokazać, będzie coś,
coś widać. Tak, mamy, widać, że mamy tutaj wymiennik, jest to wymiennik poziomy, łatwy do czyszczenia, prosty w konserwacji jakby, więc to jest jakby kolejne ułatwienie dla Was, czyli dla takich końcowych użytkowników właśnie kotłów pelletowych. I może tak jeszcze na koniec Wam dodam, że mamy tutaj maksymalne ciśnienie robocze 2 bary, czyli dosyć wysokie ciśnienie. No i mamy też maksymalną temperaturę roboczą 80 stopni. Pamiętajmy o tym, że najlepsza sprawność, najlepsze parametry kotła są osiągane dla 55, natomiast 80 jest tutaj dostępne maksymalnie. No i chyba to będzie wszystko dzisiaj. Zachęcamy Was do tego, żeby zostawić subskrypcję, jeśli takie filmy się Wam podobają. Ja oddaję teraz głos Martynie, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Drodzy Państwo, finalizujemy odcinek o kotle pelletowym Hegam Trade Max Pellet. Drodzy Państwo, jest to rozwiązanie dla osób, które cenią sobie odnawialne źródła energii, ogrzewanie domu w sposób ekologiczny, ale też energooszczędny, którzy chcą też, można powiedzieć, postawić na wygodę, ponieważ jest zdalne sterowanie nastawą temperaturową zarówno w sterowniku, jak i w pomieszczeniach budynku. Jest to też rozwiązanie dla osób, które chcą sfinansować swoją inwestycję z dofinansowania, bo jest taka możliwość. I tak de facto postawić na spokojny sen i święty spokój, ponieważ urządzenie nie wymaga absolutnie tutaj przeglądów gwarancyjnych ani serwisowania, jeżeli chodzi o palnik. Urządzenie jest sprawdzone, pewne, o bardzo dobrych parametrach technicznych, niskiej emisyjności pyłów, wysokiej sprawności kotła, ponad 90%, to co przekłada się na mniejsze zużycie pelletu. Myślę, że to są kluczowe argumenty ku temu, że powinni Państwo zainteresować się naszym produktem, poczytać troszeczkę na ten temat. Chętnie odpowiemy na pytania, czy my, czy nasz dystrybutor Innowacyjny Dom. Zapraszamy serdecznie do zadawania pytań, no i do poszukania naszego urządzenia na liście Zoom, na której oczywiście widnieje. Bardzo dziękuję i zapraszam do następnych materiałów na temat naszych produktów.